Witamy wszystkich. Puściliśmy te gołąbki już 2 dni temu. Powiem wam, że naprawdę fajnie chodziły. Zginęło tylko 5 z 23, ale po 2 dniach wracały. O, tu jeszcze jeden, o, realizuje. I fajnie chodzą. Nie można powiedzieć, są ganiane. Ale już wystarczy tego, jest prawie 60 sztuk. Się prawie w gołębniku nie mieszczą. Do ganiania wystarczy. Ale naprawdę miały w głowie. Pogoda była nie za bogata. Oglądałem pogodę, mówię tak. Na następny dzień ma padać śnieg. Mówię, wypuszczę ich wcześniej. To wiadomo, że w śnieg nie ma co. A tu parę sztuk, powiem wam, że na drugi dzień dopiero wróciły. Taką pogodę. Chyba 4 sztuki czy 5. Śnieg. Jeszcze biały, na biało gołębnik jeszcze. Tu też, o, zobaczcie. Ale fajnie. Fajne gołębie. Jestem zadowolony. Wiadomo, że to nie za miliony, tylko po tkwi, żeby ganiać. No zobaczcie, jak ładnie sobie dają. Jeden wyszwan kończaty mądry. O, a ten już widzicie, wrócił wczoraj i już odbija. O. Idzie. I tak dobrze, 5 tylko zginęło to. Dobrze, że zginęło, bo już tak za dużo jest tego, mówię, w gołębniku. Dopiero czyszczony. I znowu trzeba sprzątać. Aj, da spokój. Mówię, jest chyba 58 sztuk. No, poszedł tam ten znowu, szuka miejsca. No, jest tu. Jest tu, o, cwaniaczek. Na drugi dzień wrócił i, o, i szuka nadal. Cwaniak. Ładnie, ładnie. Pogoda nie za bogata, a zobaczcie, jak ładnie latają. Wytrzymują z moimi bardzo dobrze. Na przybliżeniu, bo odchodzą. A on jest wyżej. Sięgnę go. O, jest tu. I odcina wraz, cwaniaczek. Będzie ładniejsza pogoda, będą ładnie wirować. Wczoraj poszły nad sąsiada, ale nie ganiał sąsiad. Chyba nie widział, że obce chodzą. Borban nic nie złapał. Pięknie, widzicie? Gołąb ganiany to ganiany. Jednak i z internetu można kupić. Z Elixa, znaczy się. Można kupić gołębie ganiane. No wiadomo, jak ktoś uczciwy, no to powie, że ganiane. Pytałem się, czy ganiane. Mówi, że ganiane. No. A niektóry powie, że ganiane, a to dachowce. No jak wytrzymują z moimi, to zobaczcie. Były gołębie ganiane. Dobrze, że te perłowe zostały. 2. Wyszwany kończaty 4 są wszystkie. Mówię, zginął jeden wyszwan, ten nakrapiany. I 4 ciemne. O, jaszcząb jest, panowie, jest jaszcząb nad nimi. Zobaczcie. Jest już, poborca. Już szuka. 2 są. Drugi jest tu gdzieś. O, patrzcie. Już 2 są. Ale jak poszły wysoko. O! Tak ładnie. Lubię to. Lubię, tak ładnie chodzą. Jeszcze jak idą tak w całe miasto. Zobaczcie. Na przybliżeniu, jak wysoko. Już mi ręka zdętwiała. Pięknie. No i niech se zaraz siądą. Nie ma co ich ganiać drugi raz. Jutro może będzie ładniejsza pogoda, to się ich zgoni. Pięknie będą chodzić. No i gołąb ganiany to ganiany. O to mi chodziło. Żadne dachy, nic, nie denerwuje się człowiek.
Tu coś górą przyszło, ale nie wiem co to jest. Coś przyszło górą do nich teraz. Coś idzie. O, o, przecina ich tylko. Ale nie wiem co to jest. Czy może pantosz? Wyciął dzidę? Jak wirują. Nie dojdzie do nich. Nie. Za nisko zeszły. Coś krótkiego widzę. Coś krótkiego, ale nie wiem co to jest. Dawać dzieci wyżej trochę. Ale na co mi te obce, jak ja mam swoich wystarczająco. Nie, idzie do nich, idzie. Zetnie się, ściął się. Ściął się. Ale co to jest, to nie wiem. Czy to ten ciemny? Nie wyrabia z nimi. Za wysoko są, nie zobaczę. Ale lubię takie coś. Ja by tak setkę ganiał, ale to gdzie to? Jeszcze na zimę setka. To i tak połowę jaszczą wyłapię, będą w zimę ganiane. To. Coś krótkiego, nie wiem co to jest. Powiem wam, że nie wiem. Ale odbija, nie wytrzymuje z moimi. Pięknie teraz idą. Zobaczcie jak ładnie. No i tak, żeby z parę sąsiadów ganiało. Idą na sąsiada, pójdą może. Raz dziennie im wystarczy. Będę ich mordował dwa razy, czy tam trzy. Zresztą nie ma pogody, żeby ich ganiać. Popatrzę sobie raz dziennie, wystarczy. Muszę półek dołożyć do tego dużego gołębnika. Zawrzeć małego. Się już nie mieszczą. Ładnie, ładnie. Zawirowały, aż trzeba przybliżyć, bo zawirowały. Już prawie 8 minut chodzą, zobaczcie. Świeże gołębie. Co ganiane, to ganiane. Tych 5 co poszło na pewno, bo pogoda była zła, to gdzieś odeszły dalej. Koniec. Ale to... teraz to się muszę wygiąć. Ładnie, pięknie. Będziesz ścina z barmanem i z kolegą tutaj. Wcześniej czy później. Będzie ścinka, będzie. Jak będą w miasto szły, to... Tu i koło mnie, koło kościoła ma też sporo. W linii prostej może ze 400 metrów, ale też mu ładnie chodzą, same, nie gania ich, same, cały dzień. I tam ma wysoki dach i wszystkie świeże do niego tam siadają. Pięknie. No i tak można kupić. A nie, po dachach wywozisz. Oddajesz ganiane. Dobra kochani, pozdrawiamy.